Pani Haniu, zadam Pani kilka pytań. Poproszę o jasną, rzeczową odpowiedź. Dobrze. Co Panią skłoniło do tego, aby zostać Team Leaderką? Tak naprawdę, to jak Panie przyszły do naszej szkoły i to ogłosiły, to ja sobie pomyślałam, że może będzie fajne. No i poszłam, no i mi się podobało. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się macie? Dobrze. No dobrze. A Wy zawsze odpowiadacie razem? Nie. Dobrze, jesteście cheerleaderkami, rozumiem. Tak. A czemu? Bo to nasza bo taniec to nasza pasja. W cheerleaderkach jest taniec, również jest akrobatyka. Ale nie tylko, jest też praca zespołowa i zdobywamy nowych przyjaciół. A tak od siebie, od serca? Jesteście tu, bo... Na przykład tą koleżankę poznałam właśnie poprzez cheerleaderki. Ja również tą koleżankę. Okej, okay, co jeszcze poza tym, że fajne osoby poznajecie? Bardziej Was kręci taniec, czy akrobatyka, czy co? I to, i to. No i to, bo obydwie rzeczy są super ekstra. A, chyba fajnie też wyglądacie tak samo ubrane, nie? Tak. A, dzień dobry, jak się nazywasz? Natalia. Jestem cheerleaderką. Cheerleaderką. A co Ci się najbardziej w cheerleadingu podoba? Zabawa. Energia. Uśmiech. Mhm. No dobra, a czym jest cheerleading w ogóle? Tańce. Dopingowaniem. Koleżanki podpowiadają, mów, bo dopingowaniem. Kupon dla pani drugi. Dobra, ale chodź chodź. A co jeszcze robimy? Te gimnastyki, akrobatyki, to się liczą czy nie do końca? Liczą się, jest akrobatyka. To jest show taneczne? Tak, zaraz będzie. Halo, dzień dobry, panie instruktorki na obozie Cheer Angels, Cheerleading Academy. To jest nasza pomocnica. Jest na stażu, bardzo szybko rozwija się, więc pomyślałyśmy, że może nam pomóc. Ale taka pomocnica, co to nic nie mówi. No bo ona robi. Właśnie lepiej mieć trzy osoby w kadrze, które robią, a nie... Ale masz